Witam serdecznie z Waszyngtonu, samego centrum amerykańskiej stolicy, z parku National Mall i dziś stąd właśnie kolejny odcinek cyklu Jak zaplanować podróż do USA i co warto zobaczyć w Stanach Zjednoczonych. Poprzednio mówiłem m.in. o wyrobieniu wizy, spotkaniu z urzędnikiem imigracyjnym, czy też planowaniu pobytu na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Obiecałem kilka słów o zachodnim wybrzeżu, o tym wkrótce nie zapomniałem. Dziś jednak o jeszcze jednej ważnej rzeczy, ubezpieczeniu. Licho nie śpi i problemy ze zdrowiem mogą przytrafić się w czasie urlopu, a koszty leczenia w USA są gigantyczne i nie ma się co oszukiwać, dlatego ja nie ryzykowałbym lotu do USA bez wykupienia polisy. Koszty ubezpieczenia na 2 tygodnie, zależnie od tego, gdzie je wykupimy, to mniej więcej 200-300 zł. Oczywiście są i droższe. Wszystko zależy od szczegółów ubezpieczenia. W każdym razie takie podstawowe ubezpieczenie, które powinno wystarczyć, to mniej niż $100. Przy całych kosztach wyjazdu do USA to już naprawdę mało. A uwierzcie mi, najprostsza porada u lekarza kosztuje więcej niż $100. Do tego zakup jakichś lekarstw to może nas dużo kosztować. Już nie mówię o konieczności pobytu w szpitalu czy odpukać jakimś zabiegu, bo to wówczas są już gigantyczne koszty. To nie Europa, nie obowiązują nas zasady jak podczas pobytu gdzieś na wakacjach na starym kontynencie. Znam historię osoby, która musiała pójść do lekarza z powodu bólu ucha. To były 3 wizyty, bo nie było poprawy, plus lekarstwa. Rachunek to prawie $800. Osoba, o której mówię, na szczęście miała wykupione ubezpieczenie w polskiej firmie. Wszystkie koszty zostały zwrócone. Ale jak widzicie, to może dużo kosztować. Jeżeli już zdarzyłoby się Wam być tutaj bez ubezpieczenia, no to pamiętajcie, że lepiej poszukać zwykłego gabinetu. Wizyta w szpitalu na izbie przyjęć jest dużo, dużo droższa, dlatego unikajcie takich miejsc, jeżeli oczywiście Wasz stan nie jest na tyle poważny i jeżeli nie posiadacie polisy ubezpieczeniowej. Zawsze też w prostych sprawach możecie udać się, będąc w USA, do sieci takich jak CVS czy Walgreens. W takich sklepach są apteki i są osoby, które udzielają pomocy czy też doradzą w takich prostych sprawach. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące podróży do USA, to napiszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko z Waszyngtonu, Paweł Żuchowski.